Witajcie moi drodzy z tej stronki, witam was w kolejnym odcinku z Detroit Become Human. Czeka na nas kolejny rozdział. Okej, co tu się wydarzyło? Czyżby Markus? Aha. Nie chcę wiedzieć, gdzie to jest za dalej. Ale widzę, że źle się podziało. Ale bym stwierdziła, że bardzo źle. Jedną będziesz brał. Psowo, tak szczerze, taki średni widok. Plus dla uszu nie jest to najmilszy dźwięk. Prawa noga sprawna, znajdź lewą. Powiem szczerze, że wyjątkowo zaskakujące dla mnie jest to, jak wielu osobom podoba się Connor, który jest dla mnie trochę taki typiciakowaty. W ogóle nie. Dla mnie z tej dwójki się już musiała wybierać, który jak dla mnie bardziej męsko wygląda, to byłby to Markus. Też tak z tego wszystkiego najbardziej wolę Karę, nie? Nie oszukujmy się nawet. Bo jednak kobiety najlepiej. Sorry, sorry chłopaki, sorry. Powiem szczerze, że strasznie schizowy jest ten dźwięk i gdyby nie fakt, że wiem, że gra działa dobrze, to miałabym z tym mały problem. Thank you.
to. O, kompatybilne. No to dawaj. Wybacz, ale... Za bardzo przyszłości to ona nie miała. Myślę, że nie każdy Android sobie tak może wstać się naprawić i ogarnąć, więc... Staram się po prostu zaoszczędzić jej cierpienia. Pewnie mogliśmy zostawić tam tą laskę, a zgarnąć część od tego typa. Niemniej jednak naprawdę cieszę się, że mogę czekać, mam wrażenie, że idę. Bardziej w tą stronę. O, bardzo dziwnie wygląda to jego ciało zrobione. Zobaczyć, czy... Czy nie mogę się stąd ruszyć, dopóki się... Normalnie słyszeć. Myślałam, że na tego czekam najbardziej. Nawet kolor tęczówki sprawdzają. Witaj. Mój numer AK-700. Moje zadanie to służyć ci. Czego sobie życzysz? Witaj. Mój program wykrył pewną anomalię. Skontaktuj się z najbliższym serwisem Cyberman. No dobra.
Jak się koniec końców jeszcze naprawimy wizualnie jakimś cudem, to... to będzie w porządku. Szczerze, że ciekawy motyw, że Markus ma w sobie taką determinację, że się poskładał, naprawił i jeszcze stamtąd zwieje. Troszkę chyba widzę, że moje włosy się tu nie pogarniały. O, naprawił się. W sensie sobie tam. Ale ci głównie naprawił, nie? Ale niczym Kara. A niedobrą sobie ten człowiek ma jedno zielone, drugie niebieskie. Znajdziemy jakieś ciuchy, to jest szansa na to, że nikt nie ogarnie, że z Androidem. Mam na imię Markus. Okej. Chyba będą dwie postacie na odcinku. No cóż, to, że tak powiem... Co tutaj mogłam, to mogłam. Nie za bardzo wiem, jakie tutaj są opcje. Lecimy na Connora. W sensie, że przenosimy się na postać Connora. Bo Connor, fu. Zostawiam go wam, nie? Zresztą Markusa też. Zresztą Kary też. Chodźmy sobie mostkiem. Pewnie będzie Amanda. Patrzę, czy coś tutaj jeszcze... Co mogę zrobić oprócz porozmawiania z Amandą? Widzę, że tak nie do końca. No to taki masakra. Jakbym miała żyć z takimi ptakami, to... Gdyby mi się przyszło przeprowadzić do Krakowa, to byłby problem. Moje słowo. Dobra, Amando. Bo to chyba ty. Ty jesteś jakimś ziomkiem, nie jesteś laską. Witaj, Amando. Connor, dobrze cię widzieć.
Niełatwo było znaleźć tego defekta. Pokazałeś, że potrafisz prowadzić śledztwo. Jestem zdolny. Ale wiedziałeś, że defekty są niestabilne. Mogłeś być bardziej ostrożny. Myślałem, że coś z niego wyciągnę. Źle oceniłem sytuację. Nieważne. Następnym razem będziesz ostrożniejszy. Czekajcie, mam coś. Przesłuchanie miało dosyć burzliwy przebieg. Co sądzisz o defekcie? Przejawiał objawy traumy na skutek nadużyć właściciela. Jakby nadpisał swój pierwotny program zestawem nowych instrukcji. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Tam jest to... Nie wiem. Wydaje się drażliwy i opryskliwy. A co ten dupek? Ale wydaje mi się, że to dobry policjant. Intrygująca osobowość. Niestety. Jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Okej, jak zamierzasz podejść do tej sprawy? Dostroję się do jego osobowości. Mając na uwadze dobro śledztwa, postaram się unikać sporów i przyjmę pojednawczą postawę. Myślę, że to dobry wybór, co z tego trzeba mieć, to podoba, czy nie? Androidów przejawia zaburzenia, a w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od Cyberlife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz na mnie liczyć, Amanda. Już to widzę. Śpieszcie. Ciekawe. Nie ma czasu. Na pewno wezmę to pod uwagę. Słucham. Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Tak. Porucznika jeszcze nie ma. Poczekaj przy jego biurku. Jeszcze będę czekać na tego buca, nie? Napięcie w Arktyce stale rośnie, odkąd doszło do spotkania rosyjskiego lotniskowca z amerykańskim patrolem. Sprawdziłeś już te próbki? Podobno zostały czymś pocięte. Minister obrony Dennis Riggs... Może wymyślają nową formę Borgu? Wolno nam tolerować. No, czyli mam tutaj... O, mamy to. Przepraszam. Czy wie pan, o której przychodzi porucznik Anderson? No, na pewno. Zależy, gdzie był wieczór wcześniej. Może przyjdzie przed południem. Dziękuję. Na pewno będzie przeszczęśliwy, że go podsiadłam. Wstawaj i spróbujmy to jakoś... ogarnąć, co my tu mamy. Ale domyślam się, że to, czego się tutaj dowiemy, pomoże nam jakoś się bardziej z Andersonem dogadać. Ok.
Okej. Wiemy, że lata do baru. Nie to. To. Okej. Komuś do nacika? Miło pana znów widzieć. No Jezus. Hank! Chodź tutaj! A nie, więc to ten, więc spoko. Już tak powiem, o tego mi chodziło. Coś ciekawego? Widzicie. Coś ciekawego dalej. Coś tam z tą Rosją jest na rzeczy. I to dość mocno. Bo już wyrozuję się po posterunku. Czy coś jeszcze mogę zrobić? O, tu mamy zakończone. Nie zgadzam się. Nie potrzebuję partnera. Już na pewno żółnie kurwa plastikowego. Czyli jestem urażona twoją postawą. Dobra, została analiza, której nie możemy zrobić i gazetka, którą już przeczytaliśmy, więc... Wykonywanie moich poleceń! Jest to ta gęba ma ci do powiedzenia. Bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już kurwa nie domykać. Koniec tematu, Hank. Jeffrey, to ciężkie cholery. Czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych kulestw. Czemu mi to robisz? Stoi obok. Słuchaj, daruj sobie te gorzkie żale. Albo się weźmiesz do roboty, albo zmusz odznakę. A teraz przepraszam cię bardzo, mam dużo roboty. Twórcy dialogu też nie popisali roboty w dwóch zdaniach. No to nie przeszkadzam już. Miłego dnia, kapitanie. Nie chciałam drążyć tematu, bo... Praca z panem to dla mnie zaszczyt, poruczniku. Stworzymy zgrany duet. Mimo to, cieszę się, że będę z panem współpracował. Nie chcę się nazywać wspólnikiem, bo może być problem. Czy jest tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. O, dostałem biurko. Zastanawiam się, gdzie mogę iść do defekta. Ktoś mi tam mówił. Sąsiedzi mają zero litości.
No cóż, tutaj przesłuchałem sobie kogoś nowego. Zobaczmy, co nas czeka w łazience. Laluś. Masakra. No nie, mógł co najwyżej przyjść się wypięknić. Czy zerknąć, czy wygląda pięknie. Szczerość. Prawdopodobnie. Przeanalizują twoje komponenty. Muszą zrozumieć, co się stało. Ja umrę. No. Twoje szanse na przeżycie są jakoś 2%, nie? O. O, spoko. No dobra, no to idziemy się rozgościć. Otwórz tele! Szybko! Sam się... Dzwonię do CyberLife. Posprzątaj tutaj. Jak go pewnie przerobią na części, ona... Teraz przynajmniej nie będzie tego kojarzył. Możemy sobie spróbować później przerzucić akta. Zobaczymy co i jak. Ma pan psa, prawda? Skąd ty to wiesz? Na pana krześle jest sierść. Lubię psy. Jak się bawi? A co się to? Chcę po prostu sumo. Zagadać. O. Wołam na niego sumo. Jest pan fanem Gearsów, tak? Denton Carter zaliczył wczoraj 53% rzutów za 3. Widział pan mecz? Oglądałem go wczoraj wieczorem w barze. O. Słucha pan Knights of the Black Death? Lubię ich muzykę. Ma dużo energii. Słuchasz heavy metalu? No, może nie do końca słucham muzyki, ale chciałbym. Myślę, że sobie odpuścimy niechęć, chociaż z drugiej strony... Wiele osób nie przepada za towarzystwem androidów. Korci mnie ten temat. Czy jest jakiś powód pana niechęci do mnie? Tak. Jest powód. Bałam się, że to się źle skończy, ale...
Długo zna pan kapitana Fowlera? Ta. Za długo. Czy to mogę nie sobie odpuścimy? Defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się. Dobra. Zobaczmy co i jak. Zniknięcie. Okej. Pewnie był niemiły. Jestem ciekawa co i jak. No i mamy karę. Marcus już był. Skanujemy. 243 incydenty. Pierwszy sprzed 9 miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Wczoraj android AX400 zabił człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. Mam wrażenie, że Hank ma takie move do ręki. Osobiste problemy, poruczniku. Ale musi pan się wziąć w garść. I... Daruj sobie tej... Nie go wystrzeli w jabłko. Nie jesteśmy kumplami i nie potrzebuję twoich porad, jasne? Powierzono mi zadanie, poruczniku. Nie mam zamiaru czekać, aż zechce się panu pracować. Frajerze, gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie! By się zrobić niemiło. Poruczniku, przepraszam, że przeszkadzam. Mam informację o androidce, która zabiła tego gościa ostatniej nocy. Podobno widziano ją w Rivendale. Zajmę się tym. Pięknie się może tak ruszysz za nim. On dokonał mi samozniszczenia. Co tam by można było jeszcze zrobić w tym ogrodzie, to ja nie wiem. Ale myślę, że i tak poszło nam nieźle. No i słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Kolejny odcinek powinniśmy mieć karą i nie ukrywam, że bardzo na to czekam. Ale to oczywiście kolejny odcinek. Zatem wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mlewdziane. Pozdrawiam, was kina, trzymajcie się. Cześć!